Cześć, z tej strony Neuracht i witam was w smutnym odcinku w tą niedzielę, bo jest to odcinek z tego, jak rozwaliłem mój komputer za 9000 jednym uderzeniem. I to nawet nie w komputer, ale sami musicie to zobaczyć, bo myślę, że to będzie przestroga dla całej reszty, którzy to robią. Więc już w komentarzu możecie napisać znicz, będzie mi bardzo miło. No i może łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich historii, które nie będę w nic grał, tylko po prostu tutaj siedział, opowiadał i w sumie tyle, taki a la vlog. Więc dzięki za to, że jesteście, już na samym początku chciałem wam podziękować i dziękuję, że pomagacie, bo jednak to jest najważniejsze. A nic by się nie stało, gdyby nie ten moment na livestreamie, gdzie już mnie nerwy po prostu poniosły. Chłopie, ty do bana jesteś, naprawdę. Czy ty byś mógł zamknąć raz mordę i nie pytać? I w tym momencie livestream się wyłączył, a to znaczy komputer się zlagował. Nic nie zadziałało, komputer się zladżył, nie mogłem nic zrobić, ani włączyć, ani wyłączyć, jedynie mogłem listwę wyłączyć do komputera, to znaczy zasilacz ręcznie i potem włączyłem i zaczęło się robić to, co widzicie na tym już livestreamie nowym. I to był z telefonu, który trwał 87 minut i łącznie przez tego live'a przeszło parę tysięcy osób, w tym stałe było 1600-1700. Czaty. Mam problem. Mam cholerny problem. Pomocy. Mam cholerny problem. Walnąłem ręką w blat. Chcecie zobaczyć, co się stało? What the fuck? Byłem kompletnie spanikowany, nie wiedziałem, co zrobić, bo na komputerach się jakoś super nie znam. Komputer zaczął mi się włączać i wyłączać i buczeć. Potem jeszcze te piski. Ale monitorów nie odbiera. A... Co jest? Co to było? Co to był za pisk? Na początku myślałem w ogóle, że no nie wiem, może mój komputer został nawiedzony i właśnie mam rozmawiać z jakimś duchem, ale okazało się, że na szczęście nie i potem wszystko się już potoczyło. Czemu? I po co mi to było? Po co? No bez... Aaaa! Naprawdę no, se live streama zasranego prowadzę i kurna przyjdzie ci taki kalix. Wkurzy cię, a ty naciśniesz sobie lekko na stół i od razu wszystko wydupca, no. Czy wy możecie? Oj Boże. O co chodzi, moi drodzy? Aktualnie mi komp padł podczas live'a, bo prowadziłem live'ika o 21.30, 21.45 na YouTubie. I komp mi padł, bo walnąłem w biurko i coś, nie wiem, może ja... Znaczy, wątpię, żeby coś się wygięło, bo to nie było aż takie uderzenie. Znaczy, ja uderzyłem tak. I tyle. I... To znaczy, mogę dzwonić... Nie. No, programista raczej nie będzie wiedzieć, co. Wstać tam pięciogroszówkę, no. Nie sądziłem, że coś takiego może się zdarzyć kompletnie. W biurko walnąłem, moi drodzy. Zrobiłem tak. I tyle. I nagle komputer zaciął się i zwariował. Jakby... Nie wiem, co się stało. Mega duża ilość osób z was wchodziła na livestreama i chciała pomóc, w obojętny jaki sposób. Czy to pisząc na Instagramie, czy na czacie, próbując się przebić przez ten spam, jaki tam był ogromny spam, bo wyobraźcie sobie te 1800 osób piszących w jedną minutę, każdy zostawiający wiadomość. No, było tego sporo. Przepraszam też oczywiście za język, jakiego tam używałem, po prostu byłem tak zdenerwowany, wkurzony, że nie panowałem za bardzo, a wiecie, praca moja to jest YouTube. Nie mając komputera, nie mam jak pracować i
to był ten problem, o którym myślałem, co na przykład wrzucę wam jutro i że nie będzie live streama wieczorem. To było najgorsze, co mi się działo w głowie. I na szczęście sprawy się potoczyły tak, jak się potoczyły. Chopinowski mi napisał na IG co i jak, a to wtedy zobaczę jakoś. Ja pierdziele. Nie wiem. Jestem w dupie. RAM? Nie. Komp się włączył. BIOS has been reset. Please reconfigure BIOS tab items if needed. To robimy drugi. Pięknie. Ja pierdzielę. Nauczcie mnie tyle rzeczy. Nie miałem nigdy takiego problemu. Dobra, drugi RAM podpięty. Włączył się cały komputer. Nie włączył się cały komputer. Czyli uwaga, jak przypuszczacie, RAM czy drugi slot? Drugi slot po prostu nie działa, albo RAM nie działa drugi. Wiecie, moi drodzy, ja to sam rozwaliłem, uderzyłem po prostu w biurko, gdzie to było takie uderzenie, jakby coś mi na biurko spadło. I gdyby coś takiego było, że tak powiem, to nie wiem, czy mam gwarancję, to wszystko mam w Sopocie. Ja... No poszło się 700 zł. 600, no. No jak może jeden RAM był luźny, a reszta przymocowana i przez to ten slot mógł się uszkodzić. Może. Może być! Kość RAMu nie trzymała się zbyt dobrze, uderzyłem w stół, odpięła się kość RAMu, bo teraz zobaczyłem, że niektóre się odpięły tak po prostu i mogło popsuć slot. Czy jest to możliwe, że popsuł się slot, jeżeli podczas włączenia się odpięło go? Uwaga! Włączyło się. To co jest do... Czaty, co jest do... się włączyło teraz? Co było nie tak? To znaczy... Były wpięte na pewno. Na pewno były wpięte, Czarek. Nie działał mi komputer. Wywalało mi. A teraz wszystko działa. Ja Albo zwarcie. Trzask o biurko RAM poluzował. Ja Ole czaty. Dzięki, Czarek, mega za pomoc. Kocham was za to, że jesteście. Jak ja bym się, moi drodzy... Nie wiem. I ku... Powiedzcie mi, że nie jesteście zajebiści, naprawdę. Ja jebie. O. Ja. Powiedzcie mi, że nie jesteście zajebiści, naprawdę. Dziękuję tym, co pomogli, oj tak. Czarek i jeszcze z czatu tej osoby, kurczę, przepraszam, MGZ. Ja pierdziele, ile nerwów, ja. Jak mnie to... Ja pierdziele. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli, naprawdę, i te osoby wiedzą. Kezoto. Kezoto. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, dobrej nocki. Jutro się widzimy na odcinku i na live'iku, moi drodzy, o 21:30. I z tego miejsca, moi drodzy, chciałbym wam bardzo podziękować za to, że się udało. Bo nie wierzyłem. Chciałem jechać do informatyka. Nie wierzyłem, bo myślałem, że rzeczywiście mocno wcisnąłem te kości RAMu, a jednak podczas uderzenia jedna z kości RAMu się wypięła. I zrobiła jakby zwarcie na płycie głównej, co spowodowało, że komputer się wyłączył, nie czytał tyle RAMu, ile powinno być, bo jedna rzeczywiście kość RAMu podczas pracy komputera się odłączyła i myślałem, że komputer jest dead, bo na początku nic się nie chciało. Potem myśleliśmy rzeczywiście, że jedno z wejść się spaliło i było to wejście A1, więc przypuszczaliśmy, że no po prostu będę na trzech ramach. I na końcu pod wpływem tych próśb i pisania do mnie na Messengerze jeszcze pisaliście, więc też bardzo dziękuję. Pod wpływem tego pisania włożyłem tą ostatnią, wszystkie docisnąłem na maksa i zadziałało. I komputer zadziałał i dzięki temu mogę dziś wam wrzucić ten odcinek. Nie super sklejony, nie z super animacjami czy coś, bo po prostu nie mam siły. Ale odcinek, gdzie nie róbcie tak jak ja zrobiłem, i odcinek, w którym wam podziękuję za to, że mi pomagaliście i byliście ze mną przez całe prawie 90 minut, czyli 2 godziny lekcyjne w szkole, siedzieliście ze mną i pomagaliście mi zrozumieć, pomóc, wysyłając definicje, wysyłając wszystko,
i sami doszliśmy do o co chodzi. W trakcie tej całej zabawy jeszcze wypinaliśmy kartę graficzną i jeszcze odłączałem wszystkie kable od motherboard, od płyty głównej i podłączaliśmy. No powiem wam, że historia naprawdę śmieszna, ale i dla mnie straszna. Bo w jednym momencie wszystko, co zarobiłem przez 3 miesiące z live streamów na komputer, wyparowało. Naprawdę. Myślałem, że komputer będzie out. Albo przynajmniej połowa części, bo było prawdopodobieństwo, że płyta główna się spaliła, z płytą główną procesor, no i nie wiadomo co jeszcze. Ale na szczęście, jak widzicie, się udało. I bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wchodzicie na te live streamy, bo widzicie, było was tyle osób, a i tak mała garść osób z tych 2000 osób, które było na live streamie, wiedziała o co chodzi. I gdybyście wy nie weszli, to ja bym raczej nie wiedział co robić i bym po prostu siedział i był taki ponury jak na całym live streamie. Dlatego wpadajcie częściej na live streamy i po prostu czerpcie, że tak powiem, zadowolenie z tego, co robimy. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję, że jesteście i trzymajcie się do wieczora na livestreamku o 21:30-45, coś koło tego zaczynamy i wbijajcie. Bardzo wam dziękuję, że jesteście jeszcze raz i na jutrzejszym odcinku o godzinie 15:30-16. Wpadnijcie. Myślę, że będzie fajnie. Miłej niedzieli i do jutra i do dziś wieczora. Cześć.